Dzień dobry, dziś za kierownicy auta, które już znamy całkiem nieźle, ale no nie wszyscy je znamy akurat z tym znaczkiem, bo to jest oczywiście po prostu Renault Clio, które zostało przejęte z całym dobrodziejstwem inwentarza przez Mitsubishi i jest sprzedawane jako Mitsubishi Colt, co oczywiście można traktować jako, nie wiem, no nie za oszustwo, ale jakieś tam naciągactwo. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że Mitsubishi ogłosiło półtora roku temu, że już w ogóle nigdy więcej nie będzie Colta w Europie, a jednak takiego Colta nam zaproponowało. Oczywiście, no, to nie jest prawdziwy Colt, ale dla klientów marki, dla wyznawców marki, Colt jest Mitsubishi, a Mitsubishi to Colt. W związku z czym, gdyby rzeczywiście nie było żadnego Colta, to by było bardzo, bardzo, bardzo źle odebrane przez tę grupę klientowską, która de facto zachowuje się trochę jak sekta. Bo gdybyście zobaczyli, jak wygląda kupowanie Colta w salonie Mitsubishi, to moglibyście nie uwierzyć. Klienci są absolutnie przekonani, że to, co oglądają, to, co mają zamiar za chwilę kupić, to jest rzeczywiście Mitsubishi Colt. Dlaczego ten tempomat tak idiotycznie pracuje, nie rozumiem, no ale dobra, udało się. Czyli sytuacja jest po prostu tip-top identyczna, jak w przypadku Mazdy 2, która oczywiście Mazdą nie jest, bo jest po prostu Toyotą Yaris. Ale Mazda ją sprzedaje jako Mazdę 2 z nieznacznymi, niewielkimi zmianami stylistycznymi. A klienci Mazdy wręcz twierdzą, że to jest prawdziwa Mazda, a Toyota to ściąga od Mazdy. Ja jestem bardzo daleki od wyśmiewania takich postaw, ponieważ to, że takie marki jak Mitsubishi i Mazda oraz, nie oszukujmy się, Honda potrafiły sobie wyhodować, bo to chyba już w tych kategoriach trzeba rozpatrywać, tak przysięgłych, fanatycznych zwolenników, to jest coś, co jest nie tylko fenomenem marketingowym czy PR-owym, ale przede wszystkim jest faktem godnym najwyższego podziwu. A wracając do naszego dzisiejszego bohatera, który zapewne już słyszycie, jest na obwodnicy, na asfaltobetonie, przeraźliwie głośny przy 120 km na godzinę. I to nie dlatego, że to jest Mitsubishi Colt, a nie Renault Clio, bo oba są głośne przy dużych prędkościach. Otóż ten nasz bohater od Renault Clio różni się literalnie tylko i wyłącznie znaczkami. Trzema diamentami z przodu na kierownicy i z tyłu oraz w przypadku tego konkretnego wariantu, czyli pełnej hybrydy, napisem na bocznych drzwiach. Napisem notabene identycznym jak na Outlanderze, na Mitsubishi Outlander, który był pierwszą hybrydą Mitsubishi i to własną hybrydą, zupełnie inną konstrukcyjnie niż to, co mamy tu. Całą resztę przejęto jeden do jednego. Wszystko. Wszystko. Kierownica jest identyczna, pomijając znaczek.
kokpit jest absolutnie identyczny. Absolutnie. A ponieważ jadę topową wersją napędową, czyli hybrydą, pełną hybrydą, to jadę również topową wersją specyfikacyjną, która w tym przypadku oznacza jedno, a mianowicie, że mamy na pokładzie wszystko, co w tym modelu można mieć, włącznie z bardzo dobrym systemem audio Bose, ale mamy to straszliwym kosztem, bo taki egzemplarz jak ten, którym jadę, kosztuje, uwaga, 127 tysięcy złotych, nie doliczając jeszcze cudownego lakieru. A ci z Was, którzy widzieli na przykład reklamę Mitsubishi Colta, na której jak byk jest napisane, że Mitsubishi Colt 2024 już od 71 tysięcy złotych, to mogą się w tym momencie zdziwić, że mówimy o prawie dwukrotnie wyższej kwocie. No ale coś za coś. Fakt, że za te 71 tysięcy złotych bazowe dostajemy coś tak drastycznie bazowego, że trudno w ogóle o tym myśleć. No owszem, bazowy Colt jest tańszy od bazowego Clio o jakieś 3000 zł. Z jednym zastrzeżeniem. W bazowym Mitsubishi Colcie mamy trzycylindrowy, wolno ssący silnik litrowy o mocy, nie wiem, 2 koni parowych. Jakaś żałosna liczba rzędu 60 z 90 Nm, czyli po prostu, no, to już jest naprawdę gorzej niż żałosne. Natomiast Renault już daje ten sam silnik z turbodoładowaniem, więc różnica jest ogromna, bo tam jest 90 koni. No jest mniej więcej czym jechać. Ale w przeciwieństwie, najgorsze jest to, że w przeciwieństwie do Mitsubishi ASX, czyli Renault Captura, nie oszukujmy się, nie można tutaj wybrać silnika 1.3 turbo z miękką hybrydą, którym jeździłem dla Was dopiero co w Mitsubishi, właśnie w ASX-ie, i który uważam za wyśmienity napęd dla takiego samochodu. Również takiego, czyli Colta czy Clio, no bo ASX czy Captur to jest po prostu lekko podniesiony ten model, czyli Colt lub Clio. Więc w przypadku Mitsubishi Colta mamy do wyboru tylko 2 silniki trzycylindrowe benzynowe. Jeden zapewniający piorunujące przyspieszenie na poziomie 17,5 sekundy od 0 do 100. To jest ten bazowy. Drugi, oturbiony, czyli bazowy w Renault Clio, pozwala się rozpędzić poniżej 13 sekund. No i trzeci, wyśmienity napęd hybrydowy. Ten jest wyłącznie napędem Renault, czyli silnik benzynowy wolno ssący czterocylindrowy 1.6 o mocy 90 czy 95 koni, plus 2 silniki elektryczne, plus w sumie 3 skrzynie biegów, które w zależności od tego, jak liczyć, pozwalają na uzyskanie 10 do 15 nawet różnych przełożeń, z czego kierowca mniej więcej orientuje się o 4, ale są to przełożenia na tyle fajnie postopniowane i oprogramowane komputerowo, że wrażenie, iż jedziemy po prostu samochodem z automatyczną skrzynią biegów, jest wszechogarniające. Nie ma czegoś takiego, co w konkurencyjnym rozwiązaniu Toyoty, gdzie wycie silnika nie ma nic wspólnego z przyspieszaniem. Tam jest skrzynia bezstopniowa. Tu jest skrzynia bardzo wielostopniowa. I wszystko to razem zaskakująco dobrze działa.
wręcz wyśmienicie. I tak jak podkreślałem już wielokrotnie, mimo potwornych lęków, że Francuzi wymyślili coś tak drastycznie skomplikowanego i jeszcze w dodatku sami zrobili do tego oprogramowanie wstrząsające, to wszystko działa absolutnie bezawaryjnie i od momentu, kiedy ten zespół hybrydowy znalazł się pod maskami różnych modeli Renault, działa perfekcyjnie, nie chce się psuć. Mam wysokie średnie spalanie na poziomie 6 litrów w tej chwili, jak widzicie. Nie mam zielonego pojęcia, co mój poprzednik wyprawiał z tym samochodem. Nie resetowałem komputera, ale to jest wstrząsająco wysokie zużycie paliwa jak na ten napęd, ten zespół hybrydowy, który normalnie, nawet jak jeżdżę całkiem ostro, życzy sobie 5, nawet poniżej, na 100 km. Więc nie wiem, co wyprawiał poprzednik, ale musiał nieźle przeginać pałę. W każdym razie to jest wyśmienity napęd, to jest napęd wymarzony dla takiego samochodu. Jest niewyobrażalnie responsywny, tak znów użyłem tego wyklętego przez niektórych słuchaczy, widzów słowa. On reaguje na gaz po prostu momentalnie. Jest szokująco żwawy, zwinny, chętny do współpracy. Naprawdę wymarzony napęd. No gdyby nie ta cena, no, 130 tysięcy za auto segmentu B. No dobra, ono jest świetnie wyposażone, ale z drugiej strony 130 tysięcy w segmencie B i wciąż mamy tylko jednostrefową klimatyzację automatyczną, zresztą niespecjalnie skuteczną. No i siedzimy w samochodzie niby zrobionym na poliftowym Clio, czyli aucie mającym około 8 miesięcy, ale na tyle starszym, starym już wręcz przestarzałym na tle najnowszych wymysłów Renault, że na przykład nie ma tutaj mojego ulubionego ostatnio guzika, który wychwalam przed wszystkimi, a mianowicie tego, który pozwala dwukrotnym krótkim naciśnięciem wywołać własne nastawy dla wszystkich systemów ochrony i wsparcia, a więc szybciutko, natychmiast po wsiąściu, po uruchomieniu silnika, pyk, pyk, i żaden brzęczyk, żaden wyrywacz kierownicy się nie pojawia. Żaden system nie próbuje nas co chwilę informować, że jedziemy za szybko, że zjeżdżamy z pasa ruchu i tak dalej. Owszem, mamy tu przycisk w tym miejscu, gdzie w nowszych jest ten wychwalany. Ten przycisk pozwala jednym ruchem pozbyć się okropnego wyrywania kierownicy i przywrócić je, jeżeli jedziemy po autostradzie, gdzie to zawsze jest wsparcie naprawdę przynoszące wspaniałą ochronę. Ale no, jest to na tyle stary model, że nie ma tego nowszego. A co za tym idzie, no niestety wrzask o przekraczaniu prędkości będzie zawsze. Ja go wyłączyłem, zanim zacząłem nagrywać, bo on tu jest oczywiście. Tu. Ustawienia. Strasznie długo się tego szuka w asystencie jazdy. O. Więc można to powyłączać, ale to w przeciwieństwie do tego systemu zaproponowanego w nowszych modelach Renault wymaga sporo pracy. Tak samo jak w porównaniu z najnowszymi systemami, czyli z nowszymi modelami Renault, system operacyjny jest starszy, interfejs jest starszy, nie jest tak przejrzysty, nie jest tak jasny, nie jest tak intuicyjny jak w najnowszych modelach Renault, ale nie możemy na to tak znowu strasznie narzekać, bo w końcu to nie jest Renault, to jest Mitsubishi. I każdy klient w salonie Mitsubishi wam to powie. No. A tak w ogóle,
to pomijając kwestię ceny i nieco przestarzałych systemów pokładowych, mam do tego auta tylko jedną pretensję. No dobra, poza tym, że jest głośne przy wyższych prędkościach. Chociaż to może być równie dobrze problem spowodowany przez opony. Nieistotne w tej chwili. Mam do niego tylko jedną pretensję. Układ jezdny jest przemile komfortowy, natomiast układ kierowniczy jest idiotycznie zbyt komfortowy, mianowicie w ogóle nie daje czucia. Jest wręcz gumowy. W tym sensie, że ciągle mam wrażenie, że polecenia wydawane za pośrednictwem kierownicy są wykonywane z opóźnieniem. Trochę tak dziwnie. Ale to nie jest coś, co przeszkadza w jeździe na co dzień. Absolutnie. To jest coś, co przeszkadza staremu zgredowi, takiemu jak ja. A generalnie auto jest przemiłe i wyśmienicie mi się tym jeździ. Naprawdę. Tylko ta cena, no. No ale żyjemy w czasach, kiedy zupełnie gołe auta segmentu B potrafią kosztować pod 100 tysięcy. Dziękuję, do widzenia.